Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Obiektywny Mówca. Afera wokół trwającej awarii ING Makler rośnie. Linki do źródeł, z których korzystałem przygotowując ten film, znajdują się w opisie. Zanim przejdę jednak do omówienia do tematu samej awarii, pozwolę sobie przybliżyć temat domu maklerskiego, bo właśnie takim ING Makler jest. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie wikipedia.org Dom Maklerski to instytucja finansowa posiadająca zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie określonych czynności stanowiących działalność maklerską. O jaki organ nadzoru chodzi? W tym wypadku o Komisję Nadzoru Finansowego. Jakie czynności należą do działalności maklerskiej? Dane podaje również ze strony wikipedia.org. Jest to obrót szeroko pojętymi instrumentami finansowymi. Wedle polskiego prawa dzieli, dzieli się je na papiery wartościowe i niebędące papierami wartościowymi. Oraz doradztwo inwestycyjne. Zazwyczaj ta opcja dostępna jest dla tak zwanych e, dużych ryb na giełdzie. Początkujący inwestorzy z małym kapitałem często e, muszą słono za doradztwo zapłacić, lub też nie jest dla nich. Po prostu dostępne. Myślę, że to są główne, najważniejsze rzeczy, jakie powinno się wiedzieć o czynnościach należących do działalności maklerskiej. Są również inne, ale na potrzeby tego materiału nieistotne. Po więcej informacji, zapraszam do źródeł w opisie. Domy maklerskie mogą funkcjonować samodzielnie lub też przy bankach. I tutaj przechodzimy już do głównego tematu, czyli domu maklerskiego ING Makler przy banku ING. JNG Makler mówiąc ogólniej, ogólnie nie działa. Zgodnie z artykułami na stronie Bankier.pl o tytułach Kolejny dzień awarii ING Makler robimy wszystko co w naszej mocy i inwestorzy chcąc odszkodowań w związku z, z awarią ING Makler bank przyjmuje reklamację. Autorzy artykułów nie podani. Sprawa awarii nie jest taka prosta do rozwiązania. Prace naprawcze rozpoczęły się 2 grudnia. A sprawy dotychczas nie udało się rozwiązać. Wpłynęły i ciągle wpływają wnioski o reklamację oraz odszkodowania. ING Makler to czwarty pod względem liczby zarejestrowanych rachunków w Polsce, posiadający 128 131 rachunków. Zakładając najmniej optymistyczny scenariusz, właśnie takiej liczby osób omawiana awaria mogła pokrzyżować plany inwestycyjne. Zapewne jednak część z tych rachunków to mali gracze, czyli niezbyt istotni dla giełdy jako całości i maklera, ale oczywiście ten problem nie może być pominięty względem nich. Również są to osoby, które mają prawo do dostępu yy, prawda, do maklera. A jeszcze inna część to rachunki bez, jakiejkolwiek, bez jakichkolwiek instrumentów finansowych. Sprawa jednak z pewnością nie jest korzystna dla nikogo, kto posiada rachunek WNG Makler. A tym bardziej dla dużych graczy posiadających w swoich portfelach inwestycyjnych setki tysięcy czy miliony złotych. Czy to w postaci instrumentów finansowych, czy wolnej gotówki. Trzeba wiedzieć, że grający na giełdzie mają różne strategie, a czasem ich w ogóle nie mają. Jednak niektóre z nich mogą opierać się na spekulacji, a inne na długofalowym zysku. Dla spekulantów takowa awaria jest czymś tragicznym, ponieważ wyłącza możliwość. Uczestniczenia w giełdzie i podejmowania decyzji szybko. Inwestorzy długoterminowi, bazujący na np. Na zysku z dywidend czy obligacji, niezbyt powinni się przejmować. Chyba że akurat w tym czasie chcieli podejmować jakieś kroki w zakresie zmiany swojego portfela inwestycyjnego. A Wy co sądzicie o awarii ING Makler? Jakie będą tego konsekwencje? Ja jestem bardzo ciekawy, jak ta sprawa się rozwiąże. Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam również do oceny filmu. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.